cesarza Rudolfa II w czasie, gdy magia gwiazd przychylna była alchemikom i astrologom, wyjawiłem wielką tajemnicę kamieni szlachetnych. Sam jednak w nędzy umieram. Bóg jest daleko i mego wołania nie słyszy. Klejnotów, z których wspólnie z Edwardem Kellym ułożyłem stół przymierza, a następnie w niepewnych czasach powierzyłem na przechowanie rabinowi Jehudzie Lew Ben Besalemowi, nigdy już nie ujrzy. Tajemnice kryjówki rabin Lewy zabrał ze sobą na tamten świat. Edward Kelly z rozkazu cierpiącego na umyśle cesarza Rudolfa II, uwięziony i umęczony, został roku pańskiego 1596. I dlatego piszę tę księgę dla was, którzy pójdziecie kiedyś moimi śladami i zapewne odgadniecie tajemnicę. Zaprowadzi was ona aż do samego skarbu, jakim jest stół przymierza. Na wieczną pamiątkę uniżony sługa astrologii, Dawid Katz. Próby techniczne. Zaczynamy od jutra. Ciekawe, co powie kontrola techniczna. A co ma mówić? Przecież to samochód XXI wieku. Uważaj! Coś ty narobi. Wyłącz to. Kiedy nie wiem jak! Zmykajcie stąd. Ty, ciapo, zawsze musisz coś narozrabiać. Nie kłóćcie się. Każdemu może coś się przydarzyć. Ale u niego tak zawsze. Przynajmniej teraz wiemy, jak działa zasłona dymna, nie? No dobra, na dzisiaj koniec. Wprowadźcie samochód i zamknijcie hangar. A ja idę po pieska. Po jakiego pieska? Pewnie jakiś kundelek, ale podobno sympatyczny. No cześć, trzymajcie się. Do jutra. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu. Przepraszam, ja do pana doktora. Pana doktora nie ma, wyjechał z Krakowa. Przyszedłem po pieska, pan doktor prosił... A, po pieska, a to proszę, proszę. Tina. Witaj pana. Przecież doktor mówił o piesku. A co to jest, nie piesek? Wrona? Tina, siadaj. Piesek? Nie, to jest pies, proszę pani. Ale dobrze, już niech będzie piesek. Tomek. Tina. Natychmiast zejdź z tapczanu. Tina, Tineczka kochana, proszę cię. Zejdź z tapczanu. Twoje miejsce jest tam. Tutaj ja sypiam. Thank you.
chwileczkę. Dziękuję ci, Tina. Halo? Marczak. Słucham? Mówi Marczak. Ach, to pan, profesorze. Skradziono sąd rabina Lewe. Sąd rabina Lewe? Tak, nic więcej nie zabrali. Dziwne, przecież to kiepski obraz. Ale stary. Stary, bo stary, ale w sumie niewiele wart. Dzwonili znajomi z Pragi, jest książka. Co? Pojawiła się w tamtejszym antykwariacie. Ta książka Dawida Katza? Tak, musi pan tam jechać. Dobrze. Dobrze, szykuję się do wyjazdu. Tina, chodź połóż się tu na tapczan, no, połóż się, kochana, połóż. Tu cię mam. Nie podobają ci się zapachy naszych kosmetyków, co? No to świetnie. Przynajmniej już więcej nie będę spał w fotelu. Zobacz, Tina, to jest Praga. Cudowne miasto. Spotkamy się wieczorem, musimy to wyjaśnić. Sensacja w naszych gazetach! Tajemny człowiek nad Pragą! Wieczór na Pragę! Kupujcie wieczór na Pragę! Proszę! Sensacja, sensacja! Dziękuję bardzo! Wieczór na Pragę! Wieczór na Pragę! A, przepraszam! Kupujcie, ludzie! Sensacja, sensacja! Halo! Wieczór na Pragę! Wieczór na Pragę! Dziękuję bardzo! UFO nad Pragą! Wieczorna Praga! Tajemniczy obiekt padł do Wełtawy! Sensacja w naszych gazetach! Wieczorna Praga! Wieczorna Praga! Tajemniczy obiekt nad Pragą! Kupujcie, ludzie! Wieczorną sensacja! Pragę! Sensacja! Sensacja! Komu wieczorna Praga? Proszę! Tajemniczy obiekt padł do Wełtawy! Wieczorna UFO Praga! UFO nad Pragą! Moment! Dzień dobry! Dzień dobry, panie Tomaszu. Cześć. Proszę, proszę bardzo. Jak pan wie, rodziców nie ma w Pradze, ale siostrzyczka powinna niedługo wrócić. Czy się pan napić kawy, czy herbaty? Nie, nie, dziękuję. Może coś zimnego. Dobrze. Dobrze, że pan już jest. Tata opowiadał mi o panu mnóstwo różnych historii. Na pewno pana sprowadza do Pragi jakaś kolejna fantastyczna przygoda. Proszę zdradzić, co to jest. Albo przyjdę do obozu mej siostrzyczki. A co to za obóz? Moja siostrzyczka jest zwolenniczką ruchu wyzwolenia kobiet. Największą orędowniczką emancypacji. Co mnie się tyczy, jeszcze nie wiem, czy mam wyznawać jej poglądy, czy też zostać po męskiej stronie. No jeżeli tak stawiasz sprawę, to chyba będę musiał dopuścić cię do swych tajemnic.
Przyjechałem tutaj, aby wyjaśnić sprawę książki Dawida Kaca o właściwościach kamieni szlachetnych. Taka książka Unikat została skradziona rok temu w Polsce z muzeum. Obecnie pojawiła się identyczna w tutejszym antykwariacie. Tak, tak, słyszałam rozmowę Helenki z rodzicami. Wiem, który to antykwariat. Pokażę go panu. Świetnie. Pojedziemy moim samochodem. Dobrze. Ach, to jest pana samochód. Tak, to najlepsza i najnowsza wersja. Ostrożnie, to może być niebezpieczne. Dlaczego niebezpiecznie? Zaraz zobaczysz. Pies. Tina, przywitaj się, to twoja nowa przyjaciółka. No dobrze, 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 siadaj. Siadaj, Tina. Jedziemy. Jedziemy maneszowym motem po lewej stronie most Karola. Co za cudowne auto. Skąd to wszystko wie? Ma zaprogramowany plan Pragi i czujnikami optycznymi określa swoje położenie. Jednocześnie uruchamia odpowiednią informację zawartą w komputerze. Takim wspaniałym autem nigdy się nie zgubimy. Na pewno nie. Przed nami na wzgórzu Hradczany. Jest, jest. Nazywa się Zdenek Blacha. Zdenek Blacha, Zdenek Blacha. Wspomniał, że ją znalazł w kufrze na strychu. Jak ją dałem za szybę, wnet ją kupił jakiś obcokrajowiec. Dziękuję panu bardzo. Adres. Ach, tak. Niezły włos, co? Fajny. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, czy nie wiecie panowie, gdzie tutaj mieszka Zdenek Blacha? Mieszka tutaj, w tym domu. A co jest? Nie, nic. Mam do niego sprawę. Przyjechałem z Polski. Nie ma go tu. Wyjechał. Ale jeśli chcecie, mogę mu coś przekazać. Proszę mu powiedzieć, że mieszkam w hotelu Intercontinental, pokój 215. 215? Tak, 215. Do widzenia. Muszę sprawdzić, co to za człowiek. Tutaj właśnie, tu na Złotej Uliczce, za czasów Rudolfa II, pracowali najsłynniejsi czarnoksiężnicy i alchemicy. A tutaj, w tomto domku, mieszkał prawdopodobnie sam Edward Kelly. Teraz jest to Muzeum Alchemii, a moja siostra jest tu kustoszem. Kelenko, przyprowadziłam gości. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Oh, nie znoszę starych zwyczajów. Poniżają kobiety. Przepraszam panią, nie chciałem pani urazić. Nie szkodzi. Panie magistrze, mogę pana prosić? To jest pan magister Franciszek Skwarek. Magister w historii. Tina, spokój. Przepraszam państwa bardzo, ale jest źle wychowany. Jest stypendystą. Pisze doktorską pracę o bractwie różokrzyżowców. A to jest pan Tomasz. Witam. Przyjechał, aby wyjaśnić sprawę sprzedaży książki Dawida Kaca, której egzemplarz skradziono w Polsce. A, wiem, to jest wielce wartościowa książka dla Bractwa Różokrzyżowców. W niej się znajdują plany stołu przymierza. Niedawno została znaleziona w zbiorach Rudolfa II Blaszka, znaleziąca do nadwornego alchemika Kelleya. To jest fałszywy talizman, taka nic nie warta Blaszka. Pozwoli pan. Proszę. Jest to połówka kwadratu magicznego Jowisza. O, to jest bardzo ciekawe, ale
Co oznacza ta data i ten obrazek? Tego nie wiem. Ale coś mi to przypomina. Jakbym to już gdzieś widział. Co się śmiejesz? Ja się nie śmieję. Panie Tomaszu, co to jest? To? Sygnał ostrzegawczy. Czy czym ostrzega? Ktoś próbuje dobrać się do mojego samochodu. To biegniemy. Nie ma potrzeby. Poczekaj! Dawno powinna być. Wyznaczyła godzinę spotkania. Hej, tam coś płonie po wodzie. Biegnijmy. To oni. Na pewno oni. To my na samochodzie. Ano. Jaki czurny samochód. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Spóźniliśmy się trochę. Przepraszam. To jest pan Tomasz, a to jest jego samochód. Sam prywat. Cześć, cześć. Dobry wieczór. A ja Ewa. Cieszę się. Witajcie. Cześć. Cześć. Dino, zapomniałam o tobie. Chodź, chodź do nas. To jest Tina, najlepszy pies na świecie. Tina, daj łapę, daj. Daj drugu. O, jest paluś nam chybaski. Yeah. To chybaski. I pilnuj. Ludka mówiła mi, że chcecie przyłączyć się do nas i pomóc nam w rozwiązaniu kilku zagadek z przeszłości. Dobrze, zgadzam się na tę propozycję. Główny ślad, jaki mam w związku z kradzieżą dzieł sztuki w Polsce, prowadzi tutaj, do Pragi, do Zdenka Blachy. No, ale on zniknął. Bardzo mi zależy, abyście go odnaleźli. Pamiętajcie jednak o zachowaniu pełnej tajemnicy. Zgoda? Zgoda. Zgoda. W takim razie przyjmujemy kryptonim Praskie Tajemnice. Przeszkadzam? Ale skąd? Wiem już, gdzie widziałem talizman. To jest fotografia obrazu skradzionego w Polsce. Identyczna połówka jest na szyi kobiety. A co ciekawsze, druga połowa talizmanu jest na obroży psa. Tylko dość niewyraźna. Ciekawe, co ten obraz przedstawia. Tego niestety nie wiem. Dina, cicho! Jesteśmy w komplecie. Proszę na kolację. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Coś ty, Dina, pierwsza do stołu? Jak ci nie wstyd? Uciekaj. A, wspaniała kolacja. Panno Helenko, mąż pani będzie miał wspaniale prowadzony dom? Ach tak, pan we mnie widzi tylko kurę domową. No, ależ nie. Proszę nie zaprzeczać. Z każdej kobiety najchętniej zrobiłby pan kucharkę i sprzątaczkę. Nie, nie, drogie panie. Mój mąż będzie sprzątać dom i zajmować się dziećmi. Co drugi dzień będzie skrobać ziemniaki i ważyć obiad. Hmm? Wszystko co drugi dzień. Sprawiedliwie. Na pół. Wie pan, jaka jest prawda? Wszystko w domu robię sama, a ona oddaje się rozkoszam intelektu. Co ty tam szepciesz? A nic, chciałam panu Tomaszowi wspomnieć, że ponad wszystko ceni sobie mózg. A tak. Bo mózg jest dla mnie najważniejszy. To wie za komputer. Cicho, smarkulo. Co ty o to możesz wiedzieć? Lepiej odbierz telefon. Proszę, panowie. Za dużo sobie to dziewczę poznała. Halo? Duba. Tak? Widzisz? Mm. Zaraz idę. Istnieje również tajemniczy kwadrat Wenery. Sporządzono go, aby przynosił szczęście w miłości. A czy jest talisman, by unikać dwojak w szkole? Jest. Wystarczy dobrze się uczyć.
Biuretine, i idę na spacer. Ale nie wracaj późno. Z Tiną jestem bezpieczna. Tina, chodź. Nieznośna dziewczyna. Rozglądaj się do domu Kaleja. Pozostali pilnują go. Jest na górze. Pewno jego dokumenty. Talisman Keleja. Jutro 17:00 na židovském cmentážu. A to z grob je hudyben bakalela zvaného rabínem Leve. Ty kamičky na obřežu, to znaky skladaných přišonk. A vidí pan kartéčky? Legenda mówi, že rabi Lev spełnia życzenia každého, kto się do niego zwróci. Ty też przynosisz tu swoje życzenia? No, czasem, przed kosówką. Jaki wynik? Różny, ale dwójki nie mam. Popatrz, czy ta linia na talizmanie nie przypomina ci czegoś? No tak, to jakby kształt na ogromnej płyty. Na to wygląda. Mamy więc następną zagadkę do rozwiązania. Ktoś idzie. To jest ten chłopak, z którym pan rozmawiał u Zdeńka Bachy? Schowaj się! Jutro o 12:00 na Hradczanach mam coś do przekazania Zdenek. Co o tym myślisz? Że jest to Zdeněk Blacha. Musimy zobaczyć, kto po tę kartkę przyjdzie. No tak, siostrzyczka. I nieodłączny pan Skwarek. Przeczytałam, że jesteście tutaj, dlatego przyszliśmy. Mam dla ciebie nowinę. Wiesz, co chciał ukraść talizman? Zdeněk Blacha. Mhm. Ej, kogoż to moje oczy widzą? Mr. Skwarek. Miło mi pana spotkać. Witam, witam serdecznie. Przyjechałem właśnie do Pragi. Pan sobie mnie przypomina? Poznaliśmy się w Wiedniu, jak przyjechał pan tam studiować archiwa różokrzyżowców. Bob! Smith! Smith! No tak! Przypominam sobie. Jestem rad, że znowu pana widzę. Witam was w Pradze. Miło mi. Przyjaciele, pozwólcie, żeby wam kogoś przedstawił. Wchodźcie. To jest Bob Smith z Bractwa Różokrzyżowców. Mam dla państwa niespodziankę. Proszę, spotkamy się w moim apartamencie w hotelu Europa. Okej? Okay?
Panie Tomaszu, liście zniknął. Duchu wielkiego rabina Lewe, przybądź do nas. Rabinie Lewe, przybądź do nas. Wzywa cię Bob Smith, twój uczeń z Bractwa Różokrzyżowców. Czy jesteś tutaj, duchu wielkiego rabina Lewe? Ja, Jehuda Lewe ben Bekalel, jestem tutaj z wami. Rabinie Lewe, prosimy cię, wyjaw nam tajemnicę talizmanu Keleja. Pewnego dnia przybyli do mnie Edward Kelly i David Katz i przynieśli mi szkatułę zawierającą kamienie do stolu przymierza. Gdy minęły 3 dni, wezwałem obu do siebie i dałem każdemu z nich polówkę swego talizmanu, mówiąc im: wydam wam skarb, gdy do mnie przybędziecie z oboma polówkami. A jeśli odejdę z tego świata, przyjdźcie do mego grobu. Talizman to tajemna moc. Abyście drogę znali, zostawiam wam obraz, który dałem namalować. W nim moja i wasza tajemnica. Przepraszam państwa bardzo za ten żart, ale to u nas bardzo modne. Maszyna holograficzna. To jest biznes, a ja przede wszystkim jestem biznesmenem. A ja w pewnym momencie uwierzyłam, że to jest rabie Lewe. Wierzysz w duchy, stajesz się romantyczna. Przestań się mądrzyć. Panie Smith, niech mi pan jednak powie, skąd pan ma te wiadomości? O, to bardzo proste. Parę miesięcy temu nasze bractwo nabyło na aukcji w Wiedniu unikalną obecnie książkę Davida Katza o właściwościach szlachetnych kamieni. I w tej książce jest wszystko napisane. Kelly i Katz nie spotkali się nigdy więcej, więc i klejnoty ze stołu przymierza są nadal w ukryciu. Ach tak. Nie wiem, czy pan wie, że w Polsce, gdzie żył i umarł David Katz, przed rokiem z muzeum skradziono tę książkę. Możliwe, ale kto teraz dojdzie, jak trafiła ona na aukcję? Ale proszę państwa, jak już powiedziałem, jestem biznesmenem i pragnę z państwem ubić interes. Jak zobaczę, jakie kamienie przechowywali Kelly i Kaz do stworzenia stołu przymierza, też zacznę produkować własne stoły, a chętnych do kupienia nie zabraknie przy dobrej reklamie. A ponadto osławiony odkryciem talizmanu, na pewno zostanę wielkim sekretarzem Bractwa Różokrzyżowców, co jest największym życzeniem żony mojej Emmy, hrabianki von Borek, dotcu Alnfeible. A co teraz proponujecie? Ścisłą współpracę. Ponadto pokrywam wszystkie koszty. Musimy odnaleźć drugą połowę talizmanu i rozszyfrować obraz sąd rabina Lewy, który znajduje się w Polsce. Muszę pana zmartwić. Ale obraz sąd rabina Lewy został skradziony z muzeum. To trzeba go odnaleźć. I ja tak sądzę. No, jesteście. Każdy z was pilnie obserwuje wyznaczony rejon. Kiedy pojawi się Zdenek Blacha i spotka się z jakimś człowiekiem, musicie zrobić zdjęcie, ale tak, żeby było widać wyraźnie twarz tego człowieka. Zgoda? Zgoda. Teraz jest za 5:12. Punktualnie o 12:00 mają się spotkać. Libuszka, ty zostaniesz tutaj. Tak. Thank you.
Bob Smith. A ten drugi? Tina! Tina, wróć! Tina! Tina, wracaj! Szybciutko wracaj! Tina! Tina! Tina, do nogi natychmiast! Zmykać mam kacie! Nic się panu nie stało? Nic. Dało się! To dlaczego pan tak uciekał przed tym psem? Widział pan to wielkie zwierzę, które za mną biegło? Ja się strasznie boję wielkich psów! O, to jest Zdeněk Blacha. Ta. Szefem bandy jest Smith. Nie jestem tego pewien. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, pani Smith. Mamy naszego niespodziewanego gościa. Proszę. Dziękuję bardzo. O, wspaniale, że jesteście państwo. Mam dla was sensację. Widziałem pana dzisiaj, panie Tomaszu, na Hradczanach. A tak, byliśmy na spacerze. A co to za sensacja? Moment, usiądźcie państwo, dobrze? Zacznijmy od początku. Rano zadzwonił do mnie jakiś człowiek. Powiedział, że ukradł talizman Kelleya i może mi go sprzedać. Byłem ciekawy, więc umówiłem się z nim przed katedrą świętego Wita na godzinę 12. Jako znak rozpoznawczy miałem w ręku czerwoną różę. Sprzedał mi ten oryginał za 5000 koron. Ale ja postanowiłem oddać go państwu, abyście uwierzyli, że mam czyste intencje. Proszę, oto on. To nieprawdopodobne. Przecież po kradzieży talizmanu sprawdziliśmy go. Był to oryginał. Mogę zobaczyć. Proszę. Muszę pana zmartwić. Nie rozumiem. Ktoś po prostu wyciągnął od pana 5000 koron za zwykłą blaszkę. I to nawet wiem kto. Libuszka, pokaż panu zdjęcia. Proszę. Poznaje pan? Tak, to rzeczywiście on. To on sprzedał mi ten talizman. Poczekajcie tutaj na mnie. Dobrze. Przepraszam pana bardzo, my się przecież znamy. Dzień dobry, panie Zdenku. Nie przypominam sobie. A poznaliśmy się u pana na podwórku. Tylko pan mi wtedy nie powiedział, jak się pan nazywa. To możliwe. Nie pamiętam. Co chcecie? Porozmawiać. Nie mamy o czym, ale jeśli chcecie, możemy wejść tutaj. Słuchaj, chłopie. Chodzi o kradzież w Złotej Uliczce i sprzedaż książki Kaca. Pakowałeś się w straszną aferę. I tylko od ciebie będzie zależało, żebyś nie wyglądał tak śmiesznie jak w tych lustrach. Nie wiem, o co chodzi. Kto ci zleca tę robotę? Nie znam go. Nazywa się Robert. Robert? A jak wyglądał? Mały, zwalisty brunet. Ma wielką siłę. Wrzeź! Chodźmy tu obok. Pedro, pojdź se. Proszę. Proszę tędy. Dalej. Panie Zdenku! Panie Zdenku! Panie Zdenku!
Tylko nie wiem, jak stąd wyjść. Poczekaj, już idę. Ale dam się podprowadzić. Uciekł. Tak, odjechał jak wariat. Fatalnie uprzedzi Roberta. Co za Robert? Moment. Zdrobniali, po angielsku to jest Bob. No. Więc Bob Smith. Słyszałem, że pan nas opuszcza i wraca do Polski. Mhm. Tak, niestety muszę wracać. Czekają na mnie ważne sprawy w Krakowie. Ale myślę, że spotkamy się niedługo. Sądzę, że państwo nie zrezygnowali z wyjazdu do Polski. Panie kolego, pańskie sprawy będą oczywiście zbieżne z naszymi. Hmm? Pan Tomasz kryje cel swej misji tak dokładnie, że nikt z nas o tym nic nie wie. Przepraszam, ja mam wszystko o misji pana Tomasza. A tak, to tylko my nie jesteśmy godni zaufania. Mam to tak rozumieć? Niezupełnie. Właśnie dobrze zrozumiała, siostryczko. Ty i pan Skorek macie swoje sprawy, a ja i pan Tomasz swoje. Z tobą żaden mężczyzna nie chciał mówić o swoich sprawach, ponieważ ty go traktujesz jak swojego konkurenta. Ja nie chcę zostać mężczyzną, ale prawdziwą kobietą. No, zadziwiające. A tak, będę dobrze katować, mieć dom i będę robić... Jeszcze nie wiem, co będę robić, ale będę przypominać te kobiety, które były pawierniczkami największych męskich tajemnic. Brawo, brawo, brawo. O Boże, co ta dziewczyna gada? I kto jej tak popląta w głowie? No tak, pan Tomasz. Może i pan Tomasz, ale tobie z tą męskością pan Skwarek. Pan doktor Skwarek ma nad panem Tomaszem tę przewagę, że we mnie nie widzi kobiety, ale naukowca. W takim razie chyba jest ślepy. Bo dla mnie panno Helenko jest pani przede wszystkim piękną kobietą. Bardzo piękną. Naprawdę pan tak myśli? Tak. I dlatego porywam panią do tańca. Proszę. Słyszała, co mówił pan Tomasz? Zapamiętaj, dziewczyno, że tacy mężczyźni jak on są najniebezpieczniejsi. Tini! W domu, już. Słucham? Dzień dobry, profesorze. Przepraszam, że tak rano, ale już jestem. Witam w Krakowie. Mam dla pana przygotowaną niespodziankę. W takim razie natychmiast zgłaszam się do pana. Niech pan przyjdzie do pracowni w kolegium Majus. Ja będę tam czekał. Dobrze. Do zobaczenia, profesorze. Widzę, że Tina poszła w pańskie ślady. Studiuje historię sztuki. No, Tina jest już wybitnym znawcą. Ach, wracajmy do naszych spraw. Z tego, co pan mówi, wydaje mi się, że Roberta należy szukać w Pradze. Niekoniecznie. Sądzę, że ów Robert będzie się śpieszył. I na moją intuicję zjawi się w Polsce, aby samemu zorganizować przerzut obrazu do Pragi.
Z informacji, jaką dostałem w listach od Bartka, wynika, że chłopcy trafili na ślad ludzi, którzy maczali ręce w kradzieży książki Kaca. A ponadto zajmują się handlem dziełami sztuki. No, oby pan miał słuszność. Ja również, jak panu mówiłem, mam dla pana niezmiernie fantastyczne informacje. Otóż proszę pana, udało się nam z czarno-białego negatywu najnowszą metodą komputerową otworzyć kolorystykę obrazu i wyciągnąć wszelkie możliwe szczegóły. Proszę, niech pan spojrzy. No, na tym monitorze ma pan obraz czarno-białego zdjęcia, a tak to wygląda po przetworzeniu. O, proszę, proszę, proszę. Udało się nam ze szczegółów obrazu ustalić, jak wygląda talizman Keleja zawieszony na szyi tej kobiety. Pan go widział, czy tak wygląda? Rzeczywiście, identyczny. A niech pan sobie obejrzy talizman umieszczony na obroży psa. Kac. Druga połówka talizmanu. No, a niech pan przyjrzy się, jak wygląda obraz po nałożeniu siatki geometrycznej najważniejszych wybranych z obrazu punktów. Tak. Gwiazda Syjonu. Utworzona ze wszystkich punktów związanych z talizmanem. A tutaj ma pan wykonaną przez nas drugą połówkę talizmanu. No, dał mi pan niezły rebus do rozszyfrowania. Dziękuję, profesorze. Dziękuję bardzo. Tina, idziemy. Profesorze, niech pan zrobi dla mnie kopię tego obrazu. Ale z jedną zmianą. Przestawić dwa punkty w gwieździe. Po co to panu? Fałszywa mapa wyprowadzi ich w pole. Dobrze, przygotuję to panu. Dziękuję bardzo, profesorze. Do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bartkowi wydaje się, że co najmniej Sherlockiem Holmesem. Głupi jesteś! Ma po prostu żyłkę detektywistyczną. Ile razy pomagał pan Tomaszowi w rozwiązywaniu wielu zagadek. Ty, widzisz go? Doktor Watson się znalazł. Może Sherlockiem Holmesem to nie jest, ale porucznikiem Borewiczem ma szansę na pewno zostać. Nie macie innych tematów, tylko czepiać się Bartka. Bo mnie denerwuje. Upiera się, że ci gnatowie mają jakiś związek z kradzieżą tego obrazu, którego poszukuje pan Tomasz. A tu ciągle żadnych nowych poszlak. Ciągle drepczemy w miejscu. Nie tak zupełnie drepczemy w miejscu. Właśnie przyszedł telegram od pana Tomasza. Potwierdza nasze przypuszczenia. A widzisz? I kto miał rację? Ponadto pisze, że przyjadą tu obcokrajowcy. Jeden biały trener na numerach austriackich, a drugi najnowszą Skodą na numerach czeskich. Słuchajcie. I pisze, żeby ich dyskretnie obserwować. O rany, oni przecież są tu już od kilku dni. No właśnie, musimy czegoś dowiedzieć się o tych ludziach. Ja spróbuję wyciągnąć tę małą i przepytam ją. Ty nie bądź taki cwaniak. Wpadła ci w oko, co? Głupi jesteś. Jadę do roboty. Chłopaki, to tego Czecha. Tak? A ty zobacz, austriacki. Zobacz, jaki fajny gol. Łe, słabiutki. Ten jest dobry. Ten nas obchodzi. Ale reflektory. Zapiszmy jego numery. Dobra, chodź. Ahoj. Lido, co to za nowe znajomości? Fajny chłopak, umówię się z nim na randkę. Na Boga, o czym ty myślisz? O tym samym, co i ty. Tylko ja nie udaję mężczyzny. Idzie się przejść. Cześć. Hej. Na imię mi Bartek, a tobie? Ludmila. Skąd przyjechałaś? Z Pragi, a ty? Ja z Krakowa, jestem tu z kolegami. Włóczymy się po górach. Tu jest cudownie. Bardzo ładnie. Na długo przyjechałaś? Na kilka dni. Jeżeli chcesz, to możemy ci pokazać stare cerkiewki. Możemy chodzić na wycieczki. Fajnie. Umiesz puszczać kaczki? Nie.
Dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam, ale państwo na pewno wybierają się w góry. Mam tutaj mapki, przewodniki i różne foldery. Gdyby państwo chcieli, to chętnie odstąpimy. My już wracamy do domu, a pieniądze przydałyby nam się jeszcze. Foldery? Prospekty? Prospekty? Mhm. Tak? Nie, chłopcie, dość sprzedaj komuś innemu. Myśmy tu nie przyjechali chodzić po górach i oglądać zabytki, hmm? To po co było tu przyjeżdżać? A tobie co do tego? Weź te swoje foldery i jasta stąd. Z tego, co mówi Piątek, jasno wynika, że nie są to tylko zwykli turyści. A czego dowiedziałeś się od tej małej? Że przyjechała z siostrą, która jest kustoszem w muzeum w Pradze. A ten Austriak to straszny dziwak z Bractwa Różokrzyżowców. Z Bractwa Różokrzyżowców? To przecież oni zajmują się tymi różnymi magicznymi sprawkami. Musimy się nimi zająć. Jasne. Niedziela. Zajmiesz się tym Austriakiem. Mhm. Ty, poniedziałek, będziesz miał na oku panią kustosz. Dobrze. A ty, piątek, będziesz obserwować tego faceta, który nie chciał od nas kupić folderów. Mhm. Ja, ponieważ już znam Ludmiłę, nie będę jej odstępować ani na krok. A co nie mówiłem, że Bartkowi wpadła w oko? Daj spokój. Po prostu fajna z niej dziewczyna. Do zobaczenia wieczorem. Okej. Okay. Zaj, szybciej, szybciej. Tędy. Nic ze wszystkiego, ten facet wsiadł swoją Skodę i odjechał. Biegłem za nim, ale on dodał gazu. Mówi się trudno. Pamiętaj, pilnuj domu. I żeby ci nie przyszło do głowy znikać. Jasne. Pani kustosz wybiera się na spacer. Idźcie za nią. Ludmiła! Chcesz? Jesteś sam? Sam. A gdzie są twoje koledzy? Dzisiaj każdy ma indywidualne zajęcia. Wy macie w czasie wakacji jakieś zajęcia? Nie, my tylko tak wynajdujemy sobie, żeby nie było nudno. A ty co robisz? Ja nic, zostałam sama na gospodarstwie. Pilnuję domku, ale gdybyś chciała, moglibyśmy zagrać badminton. Świetny pomysł. David Ben Salamon, astronom, matematik, pisař, profesor univerzitetu v Praze, nadvorný alchemik cesaře Rudolfa II. Idziemy do muzeum? Co ty, szkoda pieniędzy, zagramy w kiflo.
Przepraszam. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy mogę panu służyć? Czy przypadkiem nie spotkał się pan z podobną blaszką? Potrzebuję drugą taką połówkę. Panie, czy byście dzisiaj powariowali? Już drugi klient zawraca mi tym głowę. Niedawno tutaj był. Pan go zna? Taki cwaniaczek. Gnat się nazywa. Udaje ludowego artystę. Ale panie, te pamiątki, które on rzeźbi, to potworki, nikt tego nie kupuje. Co mu pan powiedział? Coś pan taki nerwowy. Przecież to nie ma żadnej wartości, ani srebro, ani złoto. Panie, płacę za to grubą gotówką, może być w dolarach. A to mia frajer. No mów pan wreszcie. Kilkanaście lat temu przyszedł do mnie taki stary pokijaniec. On zbierał takie różne stare rzeczy żydowskie, przynosił do mnie i sprzedawał. Nawet kiedyś dał mi taką blaszkę, ale nie wziąłem, bo po co i na co. Panie, gdzie on teraz? Z dziwaczą. Mieszka teraz w starym młynie, samotnie, nad rzeką. Jakieś 9 kilometrów za miastem, idąc tak, wąwozem. Zbiera różne starocie, szmaty, złom i takie różne inne rzeczy. Wszystko, co się dziękuję. Da. Dziękuję. Dziękuję panu. Taka forsa. I za nic? Teofilku, był klient? Nie. Nikogo nie było, nikogo nie było. Skądże? Przepraszam. Co się dzieje? Ten Austriak zniknął. Zniknął też jego samochód. Jak to? A ty gdzie byłeś? Byliśmy na plaży. On łowił ryby. I nagle zniknął. Spałeś? Nie. To znaczy... Z tobą tak zawsze. Chodź. Poznajcie się. Ludmila. Niedziela. Niedziela? To mój pseudonim. Tak go przezwaliśmy, bo on nic tylko by odpoczywał. Najchętniej śpi. Jaki jest twój pseudonim? Baśka. Baśka? To przecież żeńskie imię. Zdrobnienie od Barbary. Nie. Baśka pracuje. Nieźle myśli. A najchętniej rozwiązuje zagadki detektywistyczne. A nasi koledzy to poniedziałek, bo wszystko zaczyna, ale nic nie kończy. Aha. Oraz piątek, bo feralny, ma straszliwego pecha. Jedyny szczęśliwy dzień dla niego to kiedy w piątek wypada 13. Tina, patrzcie, Tina. Tina, moja kochana. Znasz tego psa? Oczywiście, znam i pana Tomasza, był u nas w Pradze. A więc sami swoi. Tina, gdzie pan Tomasz? No. No co, znalazłaś ich. Widzę, że się już znacie. Ludmiła bardzo mi pomogła w Pradze. Myślę, że tutaj trafimy na ślad tajemniczego Roberta. Bartek, cenne były twoje informacje o braciach Gnatach. Podoba ci się w Polsce? Tak, bardzo. Pani Kuszczos jest na cmentarzu żydowskim. Chodzi od grobu do grobu i próbuje czytać na nich napisy. Piątek ją obserwuje. To już nieważne. Pani Kuszczos pewnie szuka grobu Dawida Kaca. Dzień dobry, panie Tomaszu. Cześć. Piątek, wszystko się wyjaśniło. Witamy w Polsce. Jakie rezultaty badań? Niestety. Na razie mi się nie udało znaleźć grobu Dawida Kaca. Niech się pani nie martwi. Wcześniej czy później, może dziś albo jutro, ktoś z nas trafi na trop wiodący do talizmanu. Taka jest logika wydarzeń. A mnie się zdaje, że pana logika jest pozbawiona sensu.
Założymy się? Zgoda? A o co? Jeżeli pani wygra, ja pocałuję panią. Jeżeli ja wygram, pani pocałuje mnie. Faktycznie, typowa męska logika. Jacy wy jesteście egoiści. A ja chciałam być do was podobna. Nie, nie ma żadnych. Nie, po prostu fajna zabawa. Ta smarkata porerwała znowu całą grupę chlopców. Szpiegujecie nas jak przestępców. Tak wyszło. To dlatego byłeś za mną cały dzień? Czyż nie się? Ależ nie, nie dlatego. Nie tylko dlatego. Dlaczego? Jakby ci tu powiedzieć... Może innym razem. Jeśli mi to nie powiesz, będę na ciebie zła. Ta banda to moi przyjaciele, z którymi odbyłem wiele wspólnych wypraw. No tak, tak. O! Wspaniale, że jesteście. Myślałem już, że nie wrócicie przed nocą. Musimy się pośpieszyć, musimy tam natychmiast jechać. Dobrze, że pan jest, panie Tomaszu. Jest talizman. Upokijańca w Starym Młynie. Ja wiem, gdzie to jest. Wspaniale, chłopcze, wskażesz nam drogę, zbierajmy się. Jak to przewidziałeś? W młodości chciałem zostać czarnoksiężnikiem. Nic nowego. Każdy by chciał być czarnoksiężnikiem. Kobieta nie musi zostać czarnoksiężnikiem, a najwyżej czarownicą. Dlatego mów od razu, że chcesz być czarownicą. Ty diable! No to co, jedziemy. Pani Smith, pan pojedzie swoim samochodem, a ja swoim. Uh-huh. Bartek, ty pojedziesz ze mną, wskażesz nam drogę. Tak, tak, tylko pójdę się przebrać. Ale szybko. Panie Pokijaniec, co się panu stało? Dałem mu. Miał zapłacić. No i zapłacił. Ręka. Panie Tomaszu, ucieka na drugą stronę rzeki. Panie Smith, niech się pan nim zajmie. Zawiezie do szpitala. W porządku. Boli? O, lewa, chyba złamana. Nie, za wysoki brzeg. Uciekł nam. Miał ukryty motocykl. Nie zgłosiłem dzisiaj żadnego lotu, ale zaryzykujemy. To dopiero wynalazek. Widać wszystko jak w dzień. Zaczekamy na niego przy wylocie z doliny. Thank you.
Przepraszam pana, zepsuł mi się samochód. Nie wie pan, gdzie tu jest jakiś warsztat? Nie, ja nie jestem stąd. A, to szkoda. Panie Tomaszu, dlaczego go pan puścił? Przecież to on. To nie ten, ten miał suche ubranie. Ale to Franek Nat. Już wiem, nabrali nas. Jego brat został w zaroślach, a Franek dla zmylenia uciekł motocyklem. Zostań tu. Słuchajcie uważnie. Gnatowie ukrywają się w ruinach zamku na wzgórzu za miastem. Musicie tam pójść jutro z Ludmiłą. Weźmiecie plecaki i zrobicie zdjęcia. Pójdziecie najlepiej pod pretekstem zwiedzania. Stary pokijaniec lepiej się już czuje, więc bez trudu rozpozna, kto zabrał talizman. Ale pamiętajcie, pełna tajemnica. Nikt o tym nie może wiedzieć. Zgoda? Zgoda. No a teraz spać, spać. Dobranoc. Ala fera. To tutaj. Pamiętajcie, bądźcie bardzo ostrożni. W razie czego gwizdnijcie. Dobrze. No, powodzenia. Czego tu szukacie? Zwiedzamy teren. Są to bardzo ładne ruiny. A panowie tutaj biwakują? A co cię to obchodzi, smalkaczu? Nie, nic. Tylko tak. Jakie piękne rzeźby. Takie dziwne zwierzątka. Co? Podobają ci się? No tak, fajne. Ale szkarady. Kot to krokodyle i bocianosowy. Ty szczeniaku! Kto ci pozwolił zdjęcia robić? Co, szpiegować ci się zachciało? Wywal mu te klisze, a wy we dwójkę do wieży. Posiedzicie w wieży, to się wam odechce wycieczek. I ty mała też, chodź. No. No, szybciej. Szybciej. I zamykaj drzwi. I siedzieć mi tam cicho, bo jak spuszczę psa z łańcucha, to on wam pokaże, co potrafi. Nie wyglądaj. I co teraz robimy? Ze zdjęć nici. Trzeba wezwać pomoc. A! Co ci jest? Nie, nic. Oparłem się jakiś gwóźdź. O, widzisz? Rama od obrazu. Ty, Piątek, ty masz fart. Czy dzisiaj 13? To rama od skradzionego obrazu. Wzywałem pomocy. Tina, do dzieci! Franek, uważaj! Tina, Tinuszka! Wiejemy! Poczekajcie, przestawię drabinę. Plecaki! Zabierz aparat. Dawaj. Proszę won! Proszę won! Pójdziesz ty. Nic wam się nie stało? Nie, wszystko w porządku. Ale mamy zdobyć. Piątek, pokaż. Wspaniale.
takim razie wiemy, gdzie znajduje się obraz. Ale nie możemy spłoszyć tajemniczego Roberta. Musimy zaczekać, aż Gnatowie przekażą mu obraz. Panie Smith, mógłby pan szybciej spakować te swoje rzeczy? Panie Skwarek, po co ten pośpiech, skoro niczego nie znaleźliśmy? Niech pan się nie martwi, panie Smith. Mam coś dla pana. No? Oto druga połówka talizmanu. Oczywiście to falsyfikat. Do pańskich celów w zupełności się nada. Dostanie pan ją ode mnie w prezencie. Ale w swoim czasie. Więc co? Jeśli nie jesteście gotowi, pośpieszcie się. Czeka nas długa droga, a musimy jechać przez Kraków, żeby tam zostawić tych chłopców. Panie Smith. Tak? Czekamy przy samochodach. Okej. Pozwoli pani. No, a mówi se, że na kobiety się zawsze czeka. Co ta Tina robi? On mu pożre. Tina! Tina, chodź tutaj. Ty guptasze. Szkoda, że już wyjeżdżasz. Mógłbym ci opowiedzieć nie tylko o smoku wawelskim. Praga ma także dużo pięknych zabytków i tajemnic. Jak przyjedziesz, będziemy razem chodzić i będzie ci o nich opowiadać. Myślę, że i ty przyjedziesz do Polski w przyszłym roku. A zaprosisz mnie? Już cię zapraszam. A to masz ode mnie, na pamiątkę. Ale fajnie. Jak się wam podobał smok? No i co, nie zjadł was? Nie. Helenko? Jadłem z panem Tomasiem. Rozumiem. To jest dla pani prezent. Ode mnie i od pana Smitha. Sukiennic, proszę. Bardzo wam dziękuję, ale zdecydowałam się wracać autem pana Tomasia. Ja pojadę też z panem Tomaszem. Dobrze. Panie Tomaszu. No? U Gnatów widziałem identyczną szopkę. Dzięki. Tina, siadaj. No. Dobrej drogi. Cześć. Do zobaczenia. Co pan tam ma? Nic, nic. A to? Prywatne rzeczy. Co pan wywozi? Nic. Otworzyć. A to? Co panią tak bawi? Śmieję się do własnych myśli. O czym pani myśli? O przemytnikach. Jak łatwo można przemycić przez granicę coś bez żadnych podejrzeń. Jaki znalazła pani sposób? W twoim bejgule. Mam dla państwa niespodziankę. Kawy? Nie, dziękuję, już piłem. Panie Smith, niech im pan da na chwilę swój talizman. Proszę bardzo. Widzicie państwo? Cały talizman przedstawia kształt nagrobka. Nagrobka rabina Lewy. Jego żony, którą symbolizuje postać Ewy i nagrobek psa. A teraz mam dla państwa drugą niespodziankę. Ludmiła, zrób tutaj trochę miejsca. Kopia obrazu sądu. Na tym obrazie mamy dokładnie powtórzone wszystkie te same punkty. Rabin Lewe. Kobieta z talizmanem. Pies z talizmanem. Zgodnie z książką Kaca, któryś z tych punktów musi oznaczać miejsce ukrycia skarbu. Moim zdaniem jest to studnia, źródło życia.
Jutro powiadomimy władzę i rozpoczniemy poszukiwania. A jednak doczekałem się, a byłem już zrezygnowany. No, tajemnica jest teraz rozwiązana, więc jest najwyższy czas na mały odpoczynek. Ja mam dla was, kochani, taką ciekawą propozycję. Nie wiem, czy znacie groty i podziemne lochy pod Starym Miastem. Niektóre naturalne, niektóre zbudowane za czasów Rudolfa II. Prowadzimy tam badanie, więc ja mam klucze do wejścia. Możemy się tam dziś wybrać. Chętnie wam je pokażę. Proszę państwa. Aha. Proszę, proszę. Panie Franciszku! Panie Franciszku! No tak. Jesteśmy więźniami pana Skwarka. Tina, szukaj wyjścia, szukaj i szybko. Tomasiu, on teraz tam w domu, w tej siopce. Ty wiesz o tym? Dawno to podejrzewałam. Po powrocie dokładnie sprawdziłam siopkę i obraz był tam. Sąd rabina lewe. Tak, oczywiście. Nie, proszę państwa. Tam jest falsyfikat, a oryginał obrazu jest już w moim samochodzie. Zaraz się stąd wydostaniemy. Jesteśmy w punkcie D1. Jazda trasą K4F5. Proszę tutaj. Przekroczył pan szybkość. 200 koron mandatu. Przepraszam. Poproszę kredytowy. Niech pan położy na przedniej szyję. Dziękuję panu. Zapłaciłem mandat za prędkość 200 koron. Nie, no zbankrutuje z tym moim samochodem. I raz jedzie sam, zawsze płaci mandaty. Nic tego nie rozumiem. To ten samochód nie tylko sam jeździ, ale jeszcze płaci mandaty? Tak, to nic nadzwyczajnego. Po prostu skonstruowałem robota, który jest tak zaprogramowany. Myślę, się nie darmo nazywają pana panem samochodzikiem. O, już jest. Metalowe drzwi, laser, przepalić łańcuch.
wieczór, panie Skwarek. Niech mi pan powie, w jakiej dziedzinie się pan doktoryzuje. Przecież pan nawet nie ma matury. Wie pan co? Nawet na dziełach sztuki trzeba się znać. Pan ma fałszywy obraz i fałszywą połowę talizmanu kaca. Talizman skradziony Pokijańcowi mam ja. A oryginał obrazu, który przemycał pan w szopce, znajduje się w tej chwili w rękach panny Heleny. Pozwól, Helenko. Proszę. Niech pan spojrzy, panie Skwarek. Na fałszywym obrazie przestawiłem miejsce studni. Nie tu trzeba kopać. Studnia jest tam. Tu jest miejsce dawnej studni i tu należy szukać. A kluczem, jak pisało w książce Kaca, są dwie złączone połówki talizmanu. Pani Helenko, ma pani swoją oryginalną połówkę talizmanu Keleja? Tak, mam. Myślałem, że nie zdążę pożegnać się z panem, ale nareszcie wyjaśniłem sprawę książki Dawida Kaca. Pan Skwarek i Zdenek Blacha przyznali się do kradzieży i sprzedaży tej książki. Odpowiedzą za te i inne kradzieże dzieł sztuki przed prawem. Panie Smith, cieszę się, że tak się stało. A to dla pana. Obiecany falsyfikat talizmanu Keleja i Kaca. Teraz będzie pan mógł spokojnie prowadzić swój biznes. A i stanowisko sekretarza Bractwa Różokrzyżowców ma pan zapewnione. Niech pan zapamięta jedno, sentencję rabina Lewy, że nic na świecie nie może być potężnego i wielkiego, jeżeli nie posiada serca i rozumu. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Niech ta książka wróci tam, skąd została skradziona. Proszę. O! Dziękuję, dobra pies. Helenko. Nic nie mów, Tomasiu. Będę na ciebie czekała. Ty przyjedziesz, zawsze znajdziesz kobietę i dobrą gospodynię. Już ci zdążyłem. Nie puściły. Przepraszam, że przeszkadzam, a mam prośbę.
Przygotowałam sama magiczny kwadrat Wenery. Mogę było wam przekazać Barkowi? Przekażę. Oczywiście, że przekażę. No, a teraz czas rozwiązać naszą ostatnią zagadkę. Pamiętacie UFO, które leciało nad Pradą? Tak, pamiętam. Tak, oczywiście. A, tak. Tina, hop do samochodu, hop, szybciutko. Tak, Tina, do zobaczenia. No, ale tak naprawdę. Otóż dostałem zezwolenie na start. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Na serio. Miłości, zostawmy wspomnienia. Przyjaźń, wesołe zabawy. Na ustach, do zobaczenia. Blask oczu, w nurtach, wełtawy. Diamenty jak dwa talizmany, nicią tajemnic splecione, odkryły dotąd nieznany świat przygód i upragnione. Dziecięce wspomnienia na każdym krańcu świata, dziecięce marzenia, by autem w kosmos latać. A kiedy ci do snu wieczorem echo gra, to szepcze stęskniony pan Tomasz, Tina, ja. Do snu wieczorem echo gra, to szepczesz stęskniony pan Tomasz. Tomasz!